Ostatnio do kancelarii parafialnej przyszła pewna pani, która chciała ochrzcić swoje dzieciątko. I oczywiście w rozmowie ksiądz tutaj jest zobowiązany, żeby się dopytać, jaki jest stan cywilny, że tak powiem, tej osoby. No i co się zdarza teraz bardzo często, oczywiście ta osoba no nie żyła w małżeństwie, żyli tak, na tak zwaną kocią łapę, jak to się mówi. I nie było oczywiście przeszkód do tego, żeby ten stan zmienić. Ale do czego zmierzam? Ta pani, ona była oburzona tym, że ona nie może przystąpić do komunii. Ona się pyta, czy może iść do komunii. Ja mówię, no, takie dziwne pytanie, no to jasne, że nie. No. I była oburzona tym. Bo przecież Jezus kochał wszystkich, a my jej blokujemy to. Dlaczego o tym mówię? Bo Jezus dzisiaj w Ewangelii pokazuje nam dwie grupy ludzi. Sprawiedliwych i grzeszników. Sprawiedliwych i grzeszników. Jak myślicie, do której grupy należała ta pani? Można powiedzieć. Grzeszników. Pan Tomek tutaj dostaje nagrody. Ona była sprawiedliwa. Przecież ona jest w porządku. To nie w niej jest problem. To Kościół robi problem. To księża sobie coś powymyślali. Ona nawet zna Ewangelię, że Jezus kochał wszystkich. Była sprawiedliwa. Przecież ona nie ma sobie nic do zarzucenia. Była sprawiedliwa. Zobaczcie, kto to jest sprawiedliwy? To jest ktoś, kto przychodzi do Jezusa po to, żeby utwierdzić się w tym, jak jestem super. Że w moim życiu jest wszystko genialnie po prostu. Nic, tylko już wynieś mnie na ołtarze. To jest sprawiedliwy. Przychodzę do Jezusa nie po to, żeby On mnie podniósł, pokrzepił, uzdrowił, uwolnił, ale po to, żeby mnie poklepał po plecach i powiedział, jak jestem super. I to są sprawiedliwi. A kto są grzesznicy? Grzesznicy są ci, co widzą biedę swojego życia, widzą swój grzech, swoje uwikłanie, swoją słabość i przychodzą do Jezusa, który ich podnosi, który z nimi siedzi, który cieszy się ich obecnością. I zobaczcie, można żyć w grzechu, a nie być grzesznikiem. Rozumiecie to? Można żyć w grzechu, obiektywnie, ewidentnie żyć w grzechu, a nie być grzesznikiem. Po co o tym mówimy? Oczywiście nie po to, żeby tutaj pastwić się nad tą biedną panią, ale po to, żeby zobaczyć na swoje serce. Zobacz, do której grupy należysz i nie udzielaj szybko tej odpowiedzi. Czy jesteś sprawiedliwym, czy jesteś grzesznikiem? Grzesznik to jest ktoś, kto z jednej strony widzi całą nędzę swojego życia, ale w nim jest jakaś taka wewnętrzna radość z tego, że właśnie takiego mnie Bóg kocha i do takiego Bóg do mnie przychodzi, ale nie po to, żeby mnie poklepać, tylko po to, żeby mnie z tego uwolnić, wyprowadzić. I tak naprawdę być grzesznikiem to jest wielka radość. I być może to jest jakiś taki sygnał, żeby przyjrzeć się sobie, czy ja mam w sercu taką głęboką radość, że jestem kimś przez Boga umiłowanym, ukochanym, pomimo swoich uwikłań, słabości, grzechów. Można co miesiąc przychodzić do spowiedzi, spowiadać się, wyznawać grzechy i być sprawiedliwym, czyli nie być grzesznikiem. Po czym to poznać? Po tym, że bardzo wielu ludzi, i to może nie z własnej winy, może to jest wina nas, księży, jak uczymy was, traktuje spowiedź jako taki prysznic. Że ja przychodzę do spowiedzi, ksiądz mnie spucha rozgrzeszeniem, sprawa załatwiona. I okej, jest rozgrzeszenie ważne, wszystko gra, ale zobacz, że być może od iluś lat przychodzisz ciągle litania tych samych grzechów i nic się w twoim życiu nie zmienia. Dlaczego? Bo przychodzisz ciągle jako sprawiedliwy po to, żeby Jezus cię umył troszeczkę. A tymczasem spowiedź to jest szpital dla grzeszników.
To jest miejsce, do którego grzesznik przychodzi z chorym sercem i pokazuje to serce, a ksiądz to jest taki kardiochirurg, który robi operację na tym otwartym sercu. Po to, żeby pokazać, skąd się te grzechy biorą, skąd się bierze ta niewola do uwikłania. I być może dlatego od lat ciągle to samo, ciągle ta sama litania, te same złe uczynki, bo nigdy jeszcze nie dotarłeś do swojego serca grzesznika. Bo może myślisz, że jesteś grzesznikiem, a tak naprawdę zachowujesz się jak sprawiedliwy. I moi drodzy, może mocne słowa, ale Bóg zawsze, kiedy do nas mówi swoje słowo, choćby najtrudniejsze, bardzo ostre, to On to robi z miłości. I ja też to mówię nie po to, bo jestem jakiś zdenerwowany na tą Panią, czy w ogóle na ludzi, tylko po to, żeby wam pokazać drogę do prawdziwej relacji z Jezusem, która przemienia. Która przemienia. Bo Jezus jest żywy. Jeżeli ja ileś lat jestem w Kościele, chodzę, spowiadam się i żadnej przemiany nie widzę w swoim życiu, no to pytanie, z kim się spotykam? Czy się spotykam z Jezusem jako grzesznik? Czy spotykam się z Jezusem jako sprawiedliwy, który przychodzi, żeby się potwierdzić, jak jest super w moim życiu? Być grzesznikiem to jest ogromna łaska. To jest taka radość, takie uwolnienie i taki pokój w sercu, bo ty wiesz, że jesteś słaby. Wiesz, że nie radzisz sobie z wieloma rzeczami. Wiesz, że gdyby nie Jezus, który przyszedł do twojego życia i cię wyciągnął, to byś był na totalnym dnie. Prośmy to w tej Eucharystii, abyśmy uznali się za grzeszników. Aby w naszym sercu zagościła radość z tego faktu, że jestem grzesznikiem. Może to jest gorszące. Radość z faktu, że jestem grzesznikiem, czyli kimś słabym, biednym, uwikłanym, ale kimś umiłowanym przez Boga. Aby Bóg przychodził i rozbijał naszą sprawiedliwość, aby nam pokazywał te miejsca, w których my jeszcze czujemy się tacy świetni, tacy doskonali. Aby prowadził nas do głębokiego przeżywania sakramentów. Żebyśmy spowiedź przeżywali jako spotkanie z Jezusem, który mnie podnosi, nie jako prysznic, który mnie oczyszczy. Abyśmy w Eucharystii widzieli lekarstwo dla grzesznika, a nie jako nagrodę dla sprawiedliwego. Prośmy o to, aby Jezus dzisiaj przychodził i prawdziwie dawał nam doświadczyć, że jesteśmy grzesznikami umiłowanymi przez Niego. Amen.